Halo, halo, gryzor przy mikrofonie w pas się kłania. Moi drodzy, Armored Warfare, po raz kolejny na kanale, po raz kolejny będziemy bawić się w czołgi, w czołgi z epoki, no tak ogólnie rzecz biorąc, e, zimnej wojny. Już na usta mi się cisnęło Gwiezdnych Wojen, ale oczywiście chodzi o e, zimną e, wojnę, czyli lata 1950, Pirazy Oko 1950. 80. Moi drodzy, zaczynamy od mm, czołgu, a właściwie wozu bojowego, którego jeszcze nie ogrywałem. Mowa oczywiście tutaj o, o LAW 150. LAWka popularnie zwana LAWką. <totekstanie> Ta LAWka to jest, kurczę, naprawdę yy, czołg, wóz bojowy, który towarzyszy wszelkim zmaganiom bojowym już od lat. Yy, z góra 50 i kolejne edycje, kolejne inkarnacje. Tegoż pojazdu. Do tej pory można dziś spotkać na polach mniejszych lub większych bitew. Podstawowe dane: penetracja 61 mm, damage 22, niewiele oczywiście, defense, defense hit points 759, czyli też niewiele, no ale to jest lekki pojazd opancerzony, można by go tak właściwie nazwać. Cadloj steel, czyli odlew stalowy. Cóż jeszcze, takiego 66,6 km na godzinę. Słuchajcie, to jest bardzo dużo. Bardzo szybki pojazd i przyspieszenie, zobaczcie, do 32 km3,5 sekundy, czyli do stówki w jakieś 10-15 sekund, co jest wynikiem, powiedzmy, no, takiego samochodu osobowego. Historię mamy tutaj przedstawioną. Nie będę się w tej chwili w nią zagłębiał. Moi drodzy, chciałbym po prostu pokazać wam, jako że tych filmików jest w, na, internecie, na internecie, w YouTube jeszcze jest całkiem niewiele, to chciałbym właśnie pokazać to jak działam, zapoznać Was z tą grą. Oczywiście, tak jak wspominałem już we wcześniejszych filmikach, ja nie będę się silił tutaj na bycie mega ekspertem, po prostu odpaliłem tą gierkę, wykupiłem dostęp do tej płatnej Alfy, bo chyba to jest Alfa jeszcze, tak? Oczywiście. Limited Access Gameplay, jak tutaj mamy na znakach wodnych. Słuchajcie, wykupiłem ten e, dostęp do tej Alfy, ponieważ szukałem alternatywy dla World of Tanks. No i cóż, wydaje mi się, że ją znalazłem. Gra jest bardzo dynamiczna, o tym już wspominałem w poprzednich filmach z tej gry. E, gra wygląda bardzo ładnie, chociaż jeszcze tutaj silnik wymaga, wymaga sporej, sporej optymalizacji. Po trzecie, patch wraz z tym drugim już powiedzmy wraz z drugim dostępem do, do tej alfy otrzymaliśmy też patch. Ja tylko jeszcze zobaczę, czy mam wszystko poustawiane na maksa, bo tak, ultra, 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 close. Eee, e, oczywiście, e, wraz z nowym dostępem, drugim dostępem do tej, do tej Alfy, otrzymaliśmy również patch. I słuchajcie, patch w, o wielkości bodajże 2000... 2000, co ja gadam, jakie 2000? 10 giga. Prawie 11 giga patcha. No, kobyła, kobyła. Nie wiem, czego można się to spodziewać. Wydaje się, że twórcy Zmienili praktycznie wszystko w tej grze, bo niewiele więcej przecież ważyła cała instelka. Także wydaje mi się, że ściągnąłem od nowa całość tej gry. Tutaj, tak na pierwszy rzut oka, wydaje mi się, że troszeczkę fizyka chyba została zmieniona, jeżeli chodzi o poruszanie się tych pojazdów. Po drugie, graficznie chyba jest bardziej, tak to kolokwialnie określę, na bogato, czyli no całkiem, całkiem dobrze, i to jest to. Czego, czego byśmy my, jako gracze, rządni już takiej powiedzmy next genowej grafiki, rządni next genowych doznań byśmy oczekiwali. Słuchajcie, jak pójdzie tym razem, zobaczymy. Tutaj już kurczę, ja dużo naprawdę grałem. Naprawdę bardzo mało grałem, jeżeli chodzi o poprzedni dostęp do, do tej alfy. I tutaj nie znam jeszcze tych. Oj, nie znam jeszcze tutaj. E... O, FPS są so good, tutaj ktoś pisze. No dobrze, dobrze. Nie znam jeszcze tutaj tej mapy na pamięć. Nie znam tych camp pointów, czy jakkolwiek one się w gwarze wotowców nazywają. No ale postaram się ugrać coś sensownego. No, oczywiście, jako, jako tutaj początkujący gracz, mogę, może się zdarzyć tak, że. O, proszę. Tutaj już widzę, pozmieniali graficzne. Ojej, ale ja w niego to sobie mogę tak pakować, moi drodzy, i pakować. Uciekam stąd. Momentalnie, już widzę, że pozmieniali odrobinę te rzeczy. Wskaźniki, przede wszystkim, skąd biją do nas, gdzie, na którym kierunku widzimy pojazd nieprzyjaciela. To wszystko już się pozmieniało, czyli graficzny upgrade dość spory. Dość dużo szczegółów tutaj doszło, i to zarówno w warstwie takiej typowo o. W kogo tutaj strzela ten koleś? I to dość powiedzieć, że w warstwie takiej typowo interfejsowej, jak i tutaj teksturowej. Te tekstury są naprawdę o wiele wyższej prawdopodobnie rozdzielczości, i o wiele więcej tutaj na nich widać. Tutaj ktoś na nas napiera. Ach, 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 moi drodzy. No niestety, niestety, tak to właśnie wygląda spectator mode. No cóż, popatrzmy jak wyglądają chociażby modele poszczególnych, poszczególnych czołgów. Ja mówiłem, że tutaj nie będę, nie będę tutaj wprowadzał jak gdyby nikogo w błąd odnośnie mojego skill'a, ale popatrzcie, no jak to wygląda, no kurczę, w porównaniu do... Może jeszcze troszeczkę brakuje shaderów jakichś takich next genowych, ale już całość, te efekty graficzne te efekty pogodowe w tej chwili tutaj, które mamy dość tak mocno pokazywane na tym gameplayu, czyli te krople deszczu w połączeniu z jakimś tam dość mocnym wiatrem, no całkiem całkiem ładnie to wygląda. Oprócz tego, co bardzo mi się podoba. O, to jest właśnie to, ten taki podmuch, ta fala uderzeniowa podczas kiedy większy czołg oddaje Oddaje, oddaje strzał. No kurczę, piękna sprawa, naprawdę. I naprawdę, ja mówiłem, że nie jestem, że jestem raczej fanem tego okresu II Wojny Światowej, no ale muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy odpaliłem tą grę, to, no, II Wojna Światowa chyba, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię czołgów, bo to też jest istotna sprawa, o kwestię czołgów, to pójdzie troszeczkę w odstawkę, natomiast tutaj okres Drugi y, okres tutaj zimnej wojny y, będzie dzierżył prym. Dobrze. Kogo następnego mogę zobaczyć? Popodziwiajmy te czołgi. Leopard, słuchajcie, Leopard. Kurczę, szkoda, żeby jeszcze było można popatrzeć sobie, jak to wygląda. Mm, dokładnie tutaj, jakby w spectator mode, żebym mógł zajrzeć do historii powiedzmy tego czołgu, czy też do danych technicznych. Na pewno by to było przynajmniej dla mnie, dla kogoś, kto bardzo szybko schodzi z pola walki, na pewno byłoby to dość dużym ułatwieniem. Ale, ale. Przecież możemy popatrzeć sobie, jak to wygląda w garażu. Ponieważ ten patch wniósł dosyć dużo nowości do gry, wniósł też kilka czołgów. Tutaj czołgistki, jak widzicie, dosyć, dosyć sympatycznie wyglądające. Natomiast jeżeli chodzi o dealerów, zerknijmy, co u dealerów, może od tych wschodnich zaczniemy. W tej chwili możemy sobie levelować, rozwijać nasze pojazdy do tieru siódmego, jak widzicie i na tierze siódmy mamy T-80, na wschodzie oczywiście, mamy Challengera jedynkę, mamy BMD-4 oraz Stingraya. No kurcze, fajnie to wygląda, jakoś tu, pamiętam, że to robiłem tak, że mógł, można było tutaj totalnie sobie przybliżyć to wszystko, no ale nie wiem, dostaliśmy ten siódmy ten tier. Cóż jeszcze dostaliśmy? Zobaczmy z drugiej strony, jeżeli chodzi o, o dealerów. Moment, zobaczmy z drugiej strony. Co po drugiej stronie Atlantyku, że tak to określę? Otóż Leopard Abrams Abrams i to jest ten Abrams, pierwszy A Abrams z lat 80., nie on, w latach 70. zobaczę historiarz. Eee, tak, w tysiąc. Eee, a, na początku lat e, 70. został wprowadzony pierwszy model Abramsa M1. W tej chwili to jest A10, może już dalej M1, a powiedzmy 10. Tak mi się wydaje, że takie jest oznaczenie. I patrzcie, w latach 70. Abrams M1 został wprowadzony do produkcji. Wprowadzony jako, jako podstawowy czołg właściwie w tej chwili już armii amerykańskiej, i do dnia dzisiejszego jest. Mocno rozwijany. Oczywiście on teraz obróz w całe te pancerze. No już nie pamiętam jak one się nazywają. To są taki specyficzny pancerz, ma całkowicie inny od tego z lat 70. Oczywiście armata sterowana, sterowana komputerem. Czołg może strzelać w biegu, że tak to określę. Także masa, masa różnego, różnego rodzaju udoskonaleń. I na pewno, na pewno tutaj wszyscy będą chcieli skosztować tego. No już tej ikony właściwie. Jeżeli chodzi o pola bitwy po stronie amerykańskiej. Law 600, o tym wcześniej wspominałem. Law 150 to ten taki mały, mój taki popierdółek, że tak to brzydko nazwę, a LAW 600. Patrzcie, LAW 600 historia, kiedy on wszedł do produkcji w 1986 roku, ale to jest chyba nie ten LAW, który, o którym ja mówiłem. Zobaczmy tutaj. Ten wszedł, yy, no nawet nie jest napisany, moi drodzy, także nie wiem, nie wiem. Ale mniejsza o te lawy. Moi drodzy, bardzo, bardzo fajna gra. To jest taki filmik zajawkowy, ponieważ zaczynamy drugą betę, drugą alfę. Troszeczkę dłużej ona potrwa, bo dwa tygodnie, także filmiki będą się ukazywały u mnie dość regularnie. No cóż, zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi w odkrywaniu kolejnych, powiedzmy, kolejnych produktów masowej zagłady, no może nie masowej, ale kolejnych produktów zniszczenia, produktów wojny oraz będziecie patrzeć e, i dopingować mi kibicować w nabieraniu skilla, ponieważ jeżeli chodzi o takie bitwy lądowe i takie MMO, to jest pierwsza gra, w którą mam nadzieję zaangażować się dość mocno. A w tej chwili dziękuję już wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmy z Armored Warfare, czy też z innych sympatycznych gier. Trzymajcie się czołem.